Hejka, z tej strony Pankracy i witam serdecznie w Wiedźminie, tak po takiej długiej przerwie, bo były święta, ja tu świętowałem z Katarzyną, tutaj żeśmy wszystko urządzali, nie było kiedy usiąść, nagrać, jeszcze w międzyczasie mieliśmy przemeblowanie i jak widać tutaj, kurczę, mikrofon w kadrze, wcześniej nie było, teraz jest, mam bardzo, bardzo niewygodnym miejscu go, będzie trzeba coś wymyślić, ale póki co musi tak zostać, bo to tak nie może być, to już 10 dni nie było Wiedźmina, więc trzeba coś nagrać. Prawda? No dzisiaj jest bez czapeczki, bo czapeczka jest tylko na live'a. Live'a może wymyślimy, nie wiem, w przyszłym tygodniu, a może i nie, bo nie wiem, bo mam nadgodziny. No ale dobra, wracając do gry. Właśnie, poprzedni odcinek był bardzo ciekawy, bardzo interesujący, działo się strasznie, no ja takie miny waliłem, że do masakra. No i co, i teraz musimy porozmawiać z Shani o grobowcu rodziny Everetsów, czyli mamy jakiś tam dom przenieść dla tego Beckhama i kogoś chyba ze zmarłych powstać, czy coś w stylu, nie pamiętam dokładnie. No ale tak czy inaczej wracam i już się zgubiłem, bo jest 800 kroków, no to nie będziemy chyba chodzić z buta, nie? Płotki też nie będziemy fatygować, aż na taki duży dystans. Także się weźmiemy, teleportujemy. No i dobra, możliwe, że ja grałem, już nawet nie pamiętam, tak dawno nie grałem. Tutaj to jest zmysły, okej, okay. Tutaj to takie rzeczy się robi. Dawno bardzo nie grałem, no. Nie miałem kiedy, już nie pamiętam, jak to szło. Okej, zobaczcie jak daleko, no ja chyba bym nie szedł tak daleko, nie? Arcymistrzowski rynsztunek wiedźmiński odblokowuje dodatkowe efekty po skompletowaniu połowy lub całego zestawu. To też będziemy robić, ale może możliwe, że będziemy to sobie robić na live Wiedźmina. Tak, o i jeszcze muszę się pochwalić, tu dostałem od Katarzyny prezent świąteczny. O, proszę bardzo. Ja nie wiem, jak będzie widać to w kadrze. O, Assassin's Creed. Będziemy grać, tylko nie wiem jeszcze jak i gdzie. Także już zapowiadam, taki spoilerek mały. Ja to dumny, jestem zadowolony i dziękowałem dla Katarzyny. Bo ja bardzo chciałem, a to drogie jak smok. Dobra, idziemy. W ogóle, wiecie co, to ja chyba wypiję ten miód biały, żeby tutaj tak nie wyglądać, bo będziemy z jakąś kobietą rozmawiać, więc trzeba się prezentować, prawda? Tutaj, o właśnie, cyk. I teraz już jesteśmy piękni, o. Tak jest. O, a na górze jest. Dobra. O, jest. Zbadałam próbki śluzu. A to ona! Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropu. Ty, no. Nie mamy takiego medalu. To żart był, wiesz, gościu, ej. Geralt? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. No i dobra, co my sobie z nim pogadamy teraz? Z tym gościem nieprzyjemnym? Medyczka zupełnie nie wygląda jak uczona. No ładniutka, no. No, uczona nie musi być brzydka. Według ciebie wszystkie uczone kobiety są brzydkie? No, czym jak czym, ale urodą nie grzeszą. A, tam się nie znasz, no co, nie jest tak? A jakże, brzydka jedna w jedną. Paskudne, że nawet kijem by człowiek nie tknął. Ale ta jest inna, wyjątkowa. Szczęścia z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła, całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Czy się podoba, czy nie, no to Triss w domu czeka, nie? No to nie możemy tutaj nic tego, nie? Nic wam do tego. Nic wam właśnie do tego. No daj spokój. A cóż to za wielka tajemnica? Ona nie brzydka, ty, no, nie za piękny, ale no, wiedźmin. Ale wiedźmin. Czy duchy takich lubią? No, powiedz, podoba ci się czy nie? No, no piękna dziewczyna, to pewnie, oczywiście. By się nie podobała. No wiadomo, a wiedźminy mają ponoć zmysły wyostrzone. No, dokładnie. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat. A ona pewnie słyszała wszystko. Każdemu choremu zaaplikujcie po dwie krople do posiłku, trzy razy dziennie.
W 3, góra 4 dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redani. A przynajmniej podziękował, nie? Byli jacy byli, ale... Służysz teraz Redańczykom. Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Przecież mnie znasz. No, zna na pewno. Z wcześniejszej pewnie części, prawda? Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się... chyba w zimie. Tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katriona. To chyba choroba. Mam wrażenie, jakby to było 100 lat temu. Co się z tobą działo? Cóż... Wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oxenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę. No, zobaczcie. Kariera. A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego redańskiej armii. No tak. To bardzo podobne do Radovida. Cóż, nie narzekam. Odkąd walki ustały, znów mieszkam u siebie i, co najważniejsze, leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa... że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy. Ja potrzebuję. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. No dlaczego? Co cię sprowadza? To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Powiemy prawdę, nie? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem, do tego z Ofiru. Aha, a ja jestem kowirską księżniczką. Nie uwierzyła, no wiecie co, naprawdę. Najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odin. Może go zna? Kto to? A jednak nie zna. Przedawca luster. Poznałem go jakiś czas temu we wsi Biały Sad. Twierdził wtedy, że sprzedaje lustra. I co? Kupiłeś od niego takie, które... Taka ona zabawna jest skubana, no. Coś w tym rodzaju. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię 3 prośby pewnego szlachcica. Beckhama. Na początek mam przywołać ducha jego brata. I sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać. A potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Fajnie, że pomoże. No fajnie, fajnie. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. No mnie też się nie podoba, no ale... Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha. Rozumiem. Kto to? Brat Olgierda von Everetz. Von Everetz? Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli hierarchów albo słynne rody Redani. Co, Everetz tam był? Wybrałam to drugie. Jest! Von Eyegrid, von Esteken... Von Everetz! Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. No zobaczcie, jak nam pomogła elegancko, nie? Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę. O, będzie nam nawet pomagać, towarzyszyć. Super, elegancko. No ja to zadowolony. A co do Beckhama jeszcze, to nie wiem czy wiecie, ale Beckham, David Beckham, ten piłkarz, dostał tytuł szlachecki od królowej angielskiej, to jest tak naprawdę Sir Beckham. Prawda? Jak ktoś nie wiedział, no to teraz już wie.
Dobra, pójdziemy sobie do znacznika. I się teleportujemy, bo z tego co widzę 1200 kroków, to nie będziemy aż tyle chodzić. Płatki też nie będziemy męczyć. Prawda? A, nie to polazłem. Da się jakoś przejść? Nie da się chyba. Nie. Przejść naokoło. Ale nie tak mocno naokoło. Jest okej. Zaraz się zatrujesz. Powiem szczerze, że po takiej przerwie trochę dziwnie się nagrywa, wiecie? Naprawdę. Człowiek wyszedł z prawy już. Dobra, jest warownia pod Smoczą Doliną. Może będziemy się bić? A ja nie umiem, zapomniałem. Także tego. O, wiwerna! Jak fajnie. Dobra, na nią Igni może będzie działać. Ja już nie pamiętam, naprawdę. Ojejku. Coś ty zrobił? Dobra, zakładamy oleje. To przeciwko drakonidom, prawda? Czy to jest? No nie wiem, czy ona w ogóle będzie trudna. Ale tak lepiej chyba się przygotować, nie? Żeby wstydu nie było, żeby nie zginąć, nie najgorzej. Ale nie będziemy chyba żadnego odwaru pić. Tak mi się wydaje. Nie powinna być jakoś specjalnie trudna, tak myślę. Ale dość mocna jest, dość wytrzymała, powiem szczerze. Chodź tu. Nie uciekaj. Piękny unik, tak jest. O, teraz to mnie trafiłaś. No, jest dość mocna, powiem szczerze. No, 34 level w sumie, nie? To taki jak mój. Dobra, leży. A to żeś mnie wkopał, kurde. Znaczniku ty, jajo wiwerny, elegancko. Może coś z tego zrobimy. Płatka, chodź. Wypijemy sobie jaskółkę, bo nie poszło mi najlepiej. Straciłem trochę życia. Płotka, gdzie ty łazisz? Chodź. Jedziemy. Nie jest daleko, ale się przejedziemy. Co mamy chodzić, nie? Jak mamy, kurde, konika. Się spasie, kurczak nie będzie tutaj ćwiczył. I będzie. Słabaj miecz, niepotrzebny ci już jest. Okej. Jest płotka. No już jadę. Znaczy płotka w sensie jedzie. Rezydencja von Everett. Cóż, czy jak oni tam. Dobra, zjechaliśmy. Jest. Zbiera jakieś działa. Nie znałem cię od tej strony. O, Wianek co robi? Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Ej, Geralt. Widuje się wśród bandaży i medykamentów. To się nie zapominaj, Geralt, ej. Krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na ciebie i plotę wianek na wesele. O, idziesz na wesele? Nie wiedziałem, że wychodzisz za mąż. Nie, jak, ptasie. Moja przyjaciółka. No to ulżyło, nie? Wianek jest dla niej. A właśnie, może poszedłbyś ze mną? Cholerka, bardzo, bardzo chętnie, ale to Tris jest. Ale pójdziemy, co tam, pójdziemy na wesele, nie? Tylko będziemy grzeczni po prostu. Czemu nie? No to świetnie, jesteśmy umówieni. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem, żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Kradzież! Nie byłam pewna, do czego jej użyjesz, więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję. Mogą się przydać. Dobra, mamy kadzielnicę. Idziemy? Idziemy. Chodźmy. Okej. Cyk. Księga nie kłamała. To miejsce robi wrażenie. Prawda. Szkoda, że jest takie zaniedbane. Ród podupadł. Pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie. Trochę tam strasznie. No, trochę strasznie. Musisz tam iść ze mną. Możesz tu zaczekać. Tak chyba będzie lepiej. No właśnie. Jakby co... To nie krypta, a prawdziwe mauzoleum. Monety! Bierzemy. Dobra. Monety znowu! Tu jakieś skrzynki... O, zamknięte! Jak to zamknięte? Ojejkuś. Gdzie trzeba klucz znaleźć?
Ja tam widziałem skrzynię. Ja już się zainteresowałem. O, tu jakaś skrzynia jest. To sarkofag chyba. Ofirska ordynka. No weźmiemy, co mamy nie wziąć, nie? Tu znowu jakieś korony. Tutaj jakieś grzyby, korony. Kurczę, trochę tych jest koron, nie? Dobra, i w dół. Tam już widzę, jest jakiś coś tam jest. Założymy sobie igni. I wbijamy. No i fajnie. A jak? Kurde, biją mnie trochę. Dobra, ten upadł. Dobra, ten też leży. Założymy na razie QN. Ojejku, jak mnie biją. To był zły pomysł, bo ja teraz muszę się bronić. Bo jak będę ich bił, to nie będę im wiele zadawał. Więc Jarden założymy teraz. Cyk. No i chodź, podejdź tu. O, masz! No, jeszcze jeden cios. Aż ty, kurde, uciekł. Chodź tu. Jak znika, skubany. No chodź. Psy, o kurde. O matko, coś się stało. Grę mi zmieniłem dwa. Dobra. Cicho, lecz to już koniec niespodzianek. Muszę się tu rozejrzeć. Właśnie mam taki problem, bo... To już nie jest pierwszy raz. Ogólnie chodzi o to, że właśnie grę minimalizuje... Nie wiem, muszę mieć jakiś program włączony. Tle czy coś, bo zawsze na początku, jak powiedzmy, włączę komputer świeżo. Prawda? To wtedy mi grę minimalizuje. Jak komputer już chodzi tam parę godzin, wtedy nie. Tego chyba nie powinienem dotykać. Śmieczyk. Witold von Ehren, syn Bogumiła i Krystyny. To jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. A tu nie mogę już tego patrzeć, nie? Dobra, kadzielnicę już mam, tak? Dobra. To ja muszę ją wybrać teraz, tak? A wybrana już jest chyba. Czyli po prostu muszę się przejść po tych salach. Życie i śmierć, płomień, krew. Wróć, no, podbieram od razu. Ty coś go opuścił. O kurczę, jakie te... Sentencje. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Jam ci nie wróg, nie? Ale wszystko wezmę swoje krew. Powstań ty, którego przynoszę krew. Dobra, okadziłem chyba. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Ale tu jeszcze coś jest. Może będzie, jak będziemy wychodzić, to sprawdzimy, nie? Z prochu powstań ty, którego ale okadził. Także muszę zlokalizować. Świata żyw. Co ty, kubek? Ty coś go opuścił. Życie i śmierć. Płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znicz. Ten znicz, który był na środku. Podejrzewam. O, kradłeś, kurde, Geralt wszystkich. Naprawdę. Byś się, kurczę, wstydził. Kłęd założymy od razu. Cyk. A ja bym chciał na przykład tą kadzielnicę jakoś wyciągnąć, ją schować, wiesz? Jak ja mam to schować? Nie, to nie tak. Jest, kadzielnica. Dobra, i teraz schowaj. O, jest, schował, dobra. To teraz, to może być nawet to nie ma znaczenia, nie? O, tak. Tutaj mogę nic nie czuć. Geralt, schowaj ty to! Jak ja mam to schować? Dobra, teraz schował. Dobra. Cyk. Teraz musimy zapalić, nie? No to oczywiście igni. Mogliśmy to lepiej zrobić, no ale... Płomień i krew. Życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. O Boże, ty krwi się napiłeś?
Tragedia, Geralt. I krew. Życie i śmierć. Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everett. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Proszę cię, no. Kto pyta o mojego wnuka? Nie to jest ważne, honorato. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Everettów można zbudzić... No, wszyscy powstawali, zobaczcie. Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Geistucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem! Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda! No, to chyba groźby są, groźby karalne, nie? Ja zaraz was ukaram. Zabić go, Everettowie! Za krew Olgierda! Duchy mogę podpalić? Chyba nie. Zginiesz, to człowiecze! Nigdy się nie nauczycie. Dobra, pełne skupienie. Dobra, jednego nie ma, drugiego też już nie ma. Cyk. Śmierć! No, uderz, uderz. Honorati też już nie ma. Zostaliśmy sam na sam, koleżko. Patrz, zobacz, co ci zrobię. No. Do domu. Nie, Sibito. No i co ty na to? Zawzięte skurwy syny z tych Everettów, co? No, jak? No, Witold jest, Geralt, nie denerwuj się. Tym, którego szukasz. Witold von Everett, brat Olgierda. No, trochę nie wyszło. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. W zasadzie. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zaczęli. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. No, prawda, nie? Ale trochę denerwuje, że on tak znika w tej z powrotem. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. Dostałem ją od pewnego człowieka. Ale to nieistotne. Mam do ciebie ważną sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciechciała, że tak powiem. Ale cóż... Miewacie tu gości? A co ty tak pytanie zadałeś? Czasem, niezbyt często. Dlatego jak już ktoś przychodzi, to się kompania rozochoca. No tak, tak. Wesoła rodzinka. Co prawda, to prawda. Znaliśmy z zamiłowania do hulanek i wojaczki. Z dziada pradziada w rodzinie była tradycja zajazdów. A wiadomo, że jak zajazd się robi, to i łupy są. Więc bawić się zawsze było za co. Tak było, jest i będzie. Dopiero pod koniec mojego życia się popsuło. Ale nie ma co rozdrapywać ran. Na kilka dni, zanim umarłem, brat powiedział mi, że ponoć znalazł sposób, żeby się odkuć. Szkoda tylko, że nie powiedział jaki. Pewnie chodzi o to, że tego lusterko znalazł. Twój brat. Tego maga, przysyła. Co zostawił ślad z nami. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz. Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście, jest ciekawe. Mów, o co chodzi?
Nie pogadajmy jeszcze chwilę. Ciekawi mnie, jak umarłeś. Tam nie kryguj się. Ludzie lubią takie historie. Też bym lubił. Gdyby nie to, że to mnie wtedy zabili. Ha. No, to jak to było? W czasie podjazdów zwykle bywało tak, że się zajmowało siedzibę wójta i kazało miejscowym łyczkom gorzałkę przynosić. A i dziewek nie brakowało chętnych do swawoli. Nigdy. Niestety, zdarzyło się, że jednego razu wpadliśmy w zasadzkę. 5 na jednego przypadało. No i zabili mnie. Dębowym stołem rozgnietli czaszkę o ścianę. Ojejku. Skorupka jajka. Wyobrażasz sobie? Szczerze mówiąc, nie znam Olgierda zbyt dobrze. Możesz mi coś o nim opowiedzieć? Olgierd to wspaniały człowiek. Prawdziwy kozak. Drugiego takiego nie znajdziesz w całej Redanii. Najlepszy i do wojaczki, i do zabawy, i w ogóle do wszystkiego. Szczeniakami byliśmy, a już się zdarzało podjazdy na wojnach robić. Przygraniczne wsie strały w porcie na samo słowo Olgierd. Byłem jego zastępcą i mieliśmy oddanych kompanionów, którzy by w ogień za nami wskoczyli. I niby czym różniliście się od pospolitych bandytów? No, wasz słowa. Niektórym, co z nami przestawali, rzeczywiście tylko bitki były we łbach, ale nie Olgierdowi. Na pewno nie jemu. On zawsze był świata najbardziej ciekawy. Wszystko go interesowało. Księgi czytał, obrazy lubił. No i narzeczoną miał, piękną jak sen. A zobaczcie, no to taki, kurczę, udane życie miał. Pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat! To jest brat, powiadam ci! Nawet po śmierci o mnie pamięta! To jest brat! No, trzeba przyznać stary, akurat. Dobry Olgierd. Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie! Czekaj no, tylko wezmę szabelkę. Z szabelką będziesz się bawił, tak? Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotów. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam mi wybawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu? No. Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Chyba nie będzie zadowolony, co? Nie. Nigdzie nie idę. Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym, chyba zaczęło się już trochę rozkładać. Esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. No to lipa. Mogę sprowadzić kogoś, kogo pętasz? Przestańmy rodzić, idziemy. Będziemy trochę źli, nie? Może mógłbym tu kogoś sprowadzić. A ty mógłbyś pożyczyć sobie jego ciało na jeden wieczór. A, chcesz, żebym kogoś opętał? No, tak. Powiedzmy, że się zgodzę. Czyje by to było ciało? Nie wiem, może któregoś z ludzi Olgierda? Albo jakiegoś wieśniaka, który zgodziłby się to zrobić za pieniądze. O, co to, to nie. Nie będę właził z kompana albo jakiegoś wioskowego ciury. Ja mam lepszy pomysł. Chyba nie we mnie, co? O, nie. Nie ma mowy. Znaczy w Geralta chyba nie. Tak? A właśnie, że tak. Ocie! Nie! No to ładnie. I co teraz? Geralt, zbudź się. Jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Ciekawe, czy to będzie Geralt, czy to będzie Witold. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolach. Skłowanych. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście.
Tak, jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie i jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóg. Jakie teksty! Geralt, co się z tobą dzieje? Jestem Witold, nie Geralt. Co? No dobra, poczekaj chwilę. Wejdzie na chwilę, czy co? O co chodzi? A, wyszedł, no. Zdecydowanie nie lubię być... Ale jaki porządny, nie? Już nie ściemniał tak dalej. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Wybacz, Shani. Witold von Everetz mnie opętał. Co? No, nareszcie gadasz sensem. Zamknij się. Nic nie mówiłam. Przepraszam, to nie do ciebie. A ona go nie widzi, tak? Do kogo? No, do niego, do Witolda. Ona go chyba nie widzi. Geralt, tutaj nikogo nie ma. O, właśnie. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. A i nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Musimy ustalić pewne zasady. No właśnie, bo jak zacznie tutaj do niej się tego... Ja nic nie muszę. Ja mam się tylko świetnie bawić. Ej, to i tak ma nie być. To zrobić. Ej, nie patrz tak na nią. Cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everetz wybawił się za wszystkie czasy. Ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz, czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie, teraz nie. Teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. No. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało, więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? No wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. A on taki grzeczny będzie? Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak, moja słodka? Może wyjdziemy z tej ponurej kry? Tu nieopodal jest taki... Podoba mi się taki Geralt. Pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Też tak sądzę. Tak między nami ten cały Wiedźmin to straszny nudziarz. Tylko czasami. No, widzę, że o, się właśnie. To jak będzie z tym zagajnikiem? Kurczę, skowany. Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa, szczęście mi dziś sprzyja. Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everetz. No zobaczcie, będzie się działo. Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. To gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz po śmierci jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. A fajnie wyszło, ej. Na wesele co pójdzie. No, no, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. A Geralt już stracił dla jednej. To ja, Witold von Everetz. Człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stodółek. Albo jakiś zagajnik. Co ma z tym zagajnikiem, to jest masakra.
Była dla mnie ważna, więc... Powiedzmy, że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej niż znajomymi. Ha! Widzisz, od razu wiedziałem! Od razu wiedziałem! Znam ci ja się na ludziach. Trochę szkoda, wiesz? Sam bym się nią chętnie zajął. Ale nie. Druhowi. Ale naprawdę, bardzo w porządku ten Witold jest, prawda? To jak? Idziemy na to wesele? Idziemy. Bardzo w porządku. Prowadź! Będę tuż za tobą. No i kurczę, zobaczcie, będziemy sobie z duchem na weselu tańcować. Jakże się nie wychędożył, to śkiep. Ładnie powiedział. No przecież mam się bawić. A co poradzę, że najbardziej lubię igraszki z dziewkami? No co poradzisz, nie? Co poradzisz? Dobrze, kochani, ale na wesele pójdziemy sobie w następnym odcinku. Na teraz to by było tyle. Także zapraszam jak zwykle na fanpage'a, do grupy. No i oczywiście do następnego odcinka. Do zobaczenia i cześć!